Cześć kochani, dzisiaj ja zabieram aparat Oli i będę nagrywać. A tak na poważnie to przyszłam dzisiaj do was z tagiem kierowcą być. Ja nie jestem kierowcą, ale Ola jest, tutaj macie Olę. I słuchajcie, ja będę czytała pytania, a Ola będzie odpowiadała na nie. Gotowa? Gotowa. No, dobra, zaczynamy. Słuchajcie, pierwsze pytanie, za którym razem zdałaś prawo jazdy? No i tu jest właśnie problem, ponieważ ja nie pamiętam, szczerze mówiąc, czy za trzecim, czy za czwartym, ale trzymajmy się gdzieś tego trzeciego razu. Ale zdałam. Ale zdałam, oczywiście. Zdałam dzień przed swoimi urodzinami, więc miałam naprawdę cudowny prezent. Ale czad, fajny, no. Drugie, ile lat masz już prawo jazdy? Ile lat już mam prawo jazdy? Kurczę, wiecie co, mogłam się przygotować do nagrania tego tagu, tak szczerze mówiąc. Zostawimy gdzieś tutaj na górze, bo nie pamiętam. Gdzieś z 6 lat już chyba, tak mi się wydaje. Wow. No to już sporo. Trzy. Jakie kategorie prawa jazdy posiadasz? No tylko na samochód osobowy. A, czyli kategoria B. Chyba kategoria B. 4. Jakim samochodem odbyłaś swoją pierwszą samodzielną jazdę? Swoją pierwszą samodzielną jazdę odbyłam maluchem, czyli Fiatem 126 Peugeot. Co ty? Tak. Jeszcze moi rodzice mieli takiego malucha, ale to było strasznie dawno. Słuchajcie, to było jeszcze gdzieś chyba na początku szkoły średniej, albo może końcówka podstawówki, jakoś tak. Ale ja ci powiem, że chyba teraz wracają do maluchy, bo coraz częściej widzę maluchy i słyszałam, że w ogóle, że teraz to jest czad mieć malucha. No możliwe, no wiesz. Było dostępne. No, jak jedzie, no to... No właśnie. Piątka, za co dostałaś pierwszy mandat? Nie dostałam swojego pierwszego mandatu. Znaczy w ogóle nie dostałam nigdy mandatu, więc... Ono jeździ pomału i jeździ dobrze. Tak. Dobra, słuchajcie, szóstka. Tak pomału to nie wiem. Teraz jadę pomału, bo mamy krótką trasę. Szóstka, twój ulubiony zapach do samochodu. Właśnie o to chodzi, że nie lubię zapachów do samochodu, bo zawsze mnie boli od nich głowa, jest mi niedobrze. Natomiast chciałam sobie kupić takie do wkładania do tego, co powietrze leci, takie wkłady z Yankee Candle, ale szczerze mówiąc, wiesz co, ja też nie preferuję, zawsze mi głowa boli po nim. Ja też, jak u mnie mój facet ma na przykład te jabłkowe jakieś albo coś, ja nie lubię tego jabłka. One niby są na początku fajne, ale później są tak sztuczne, tak chemiczne, że nie da się wytrzymać w samochodzie. Dobra. 7. Jaki rodzaj muzyki słuchasz jeżdżąc autem? Ja słucham albo radia, a w swoim samochodzie mam jeszcze odtwarzacz na kasety i tam mam tylko jedną kasetę z zespołem Rammstein i to jest wersja koncertowa, więc po prostu kocham. 8. Co jest dla ciebie must have w twoim aucie? Oczywiście, że pełen zbiornik, bo no bez tak. tego. No tak. Bez tego. Takiej odpowiedzi jeszcze nie słyszałam, wiesz? 9. Jak często sprzątasz swoje auto? Jak już jest tak naprawdę faktycznie brudno, to sprzątam. Ale ja nie jakoś tak nie bałaganie. No. Jeżdżę często z psem, więc z tyłu troszeczkę jest zawsze od psa sierści, ale generalnie nie jest brudno. Jaka była twoja najdalsza podróż samochodem jako kierowca? Ja właśnie nie robiłam nigdy takich chyba dalekich tras, więc nie wiem, czy miałam jakąś taką... Jakieś nie miałaś takie jakieś... Nie, chyba. Trudno powiedzieć, bo ja tak się tylko kręcę wokoło tutaj albo rodziców, albo tam, gdzie mieszkam, więc nie, chyba nigdzie jakoś tam nie byłam. Dobra, słuchajcie, dalej. Czy zdarzyło ci się kiedyś złapać gumę i zmieniać przebitą oponę? Nie zdarzyło mi się złapać gumy i całe szczęście, a jeśli miałabym zmienić oponę, to po prostu... Zadzwoniłabym po Macika, bo ja wiecie, mam blond włosy, chociaż farbowane, natomiast nie potrafię zmienić opony. A, to pewnie byś zmieniła. 12. Mapa papierowa czy nawigacja? Wiadomo, że nawigacja jest teraz jakby... Tylko wiecie co, ja wam powiem, że niektóre nawigacje to nie są takie... Nie są, ale generalnie no... Jeśli miałabym jechać z normalną papierową mapą, to też na pewno bym trafiła, gdybym wiedziała, gdzie chcę jechać. No ale generalnie jak już gdzieś jadę dalej i mam ustawić nawigację, to może być nawigacją. Ja ci powiem, że kiedyś moja ciocia we Francji miała właśnie nawigację, nową nawigację, którą kupiła i... mało co ze skarpy nie wjechała, bo nawigacja do niej powiedziała, proszę jechać prosto, nie? No, także trzeba uważać co do nawigacji. Tak. 13. Czy lubisz podróżować jako pasażer? Odkąd jestem kierowcą, to wolę być kierowcą niż pasażerem. Mhm.
14. Preferuję spokojną czy szybką jazdę autem? Kiedy trzeba, to jadę spokojnie i bezpiecznie. I nawet jak jeżdżę szybko, to też staram się jeździć bezpiecznie. Ale jak mam taką możliwość, to się oczywiście gdzieś tam rozpędzam, że tak powiem. Szalona! Jeszcze jak mam kasetę Rammsteinu, to noga sama jakby przyciska ten pedał gazu. 14 preferuję spokojną, czy... A było to chyba, tak? Tak, to było. 15. Czy zawsze zwracasz uwagę na znaki? No, Ola, powiedz razy. No, ja powiem szczerze, że tak. Szczególnie jak jestem w nowym miejscu, no bo to jest... No tak, trzeba pilnować. Tak. Zwracam uwagę. Dalej, słuchajcie, co najbardziej denerwuje cię u innych kierowców? O, ja bym mogła się wypowiedzieć, co ja denerwuję, ale nic nie mówię. Najbardziej denerwuje mnie to, że nie włączają kierunkowskazów. Byłam dzisiaj świadkiem, jak Ola się zdenerwowała, widziałam to. No i chyba tylko to, chyba to. No i że jak po prostu nie znają przepisów i jadą w ogóle tak, jakby w ogóle nie wiedzieli, o co chodzi, albo jakby po prostu wyjechali pierwszy raz od miesiąca. Czyli niedzielni kierowcy. Niedzielni kierowcy, dokładnie. Jaką porą roku najbardziej lubisz jeździć autem i dlaczego? Ja zdawałam egzamin na prawo jazdy, kiedy spadł pierwszy śnieg, bo mam w lutym urodziny. I szczerze mówiąc, jak się już potrafi jeździć, to czy jest to lato, czy jest to zima, to dla mnie nie jest bez różnicy. No jak się już potrafi jeździć, to tak. Dokładnie. To już no problemo. No problema. 18. Jazda w dzień czy w nocy? Zdecydowanie w dzień. W nocy jednak... jest pewna różnica. Zawsze uważam na zwierzęta, bo których jest zawsze pełno na drodze, jak ja jadę. Aha. Ja na przykład lubię nocą, ale jako pasażer. A, no to jako pasażer, no to tak. 19. W czasie upału otwarta szyba czy klimatyzacja? Otwarta szyba. I Rąsia za ten... Zimny łokieć. Zimny łokieć. I 20. Jaki jest twój wymarzony samochód? Wiecie co? Czy mam swój wymarzony samochód? Powiem tak, jakiś czas temu oglądałam taki bardzo fajny serial na dwójce, Krew z krwi, tak się chyba nazywał ten serial. Polski serial z Agatą Kuleszą, która jeździła w tym w filmie Saabem. Po prostu tak niesamowity samochód, gdzie ja generalnie w ogóle nie jestem jakąś tam blacharą i nie zwracam uwagi na to, jak samochód wygląda, ważne, żeby jechał. Natomiast nie mam jakiegoś swojego wymarzonego samochodu. No nie wiem, jakiś może taki mniejszy, ja chociaż to... nie, chociaż, chociaż ja wiem, podoba mi się mojej koleżanki Kasi samochód Lubo, bo on jest taki malutki i wszędzie się zmieści, ale generalnie chyba nie mam jakiegoś takiego wymarzonego. Ja nie mam prawo jazdy, ale mam wymarzony, chciałabym sportowy samochód Mitsubishi Evo 9. Nie wiem, czy widziałaś. Nie, ja w ogóle to, to nic nie mówi. No właśnie, ja to lubię sportowe samochody strasznie. No, słuchajcie, ja bym chciała podziękować głównie operatorowi, ponieważ on wymyślił ten tak, nie? Chcemy podziękować jemu, bo to on wymyślił. A no tak, Dominik, no pewnie, że tak. Tak, chcielibyśmy... Serdecznie go pozdrawiamy, no tak oczywiście. Jest. I Agę i w ogóle, no dziękujemy, że taki tak stworzyli. No i co? No i co? I dziękujemy. Mam nadzieję, że wam się tak podobał. Ja generalnie, jeśli chodzi o mnie samą, to ja jestem takim bardzo agresywnym kierowcą, jeśli chodzi o jazdę, bo strasznie się denerwuję i ktoś, jeśli jedzie ze mną pierwszy raz, to może się zdziwić, jak brzydkich słów używa. Mam nadzieję, że operator też wam się Oli podoba dzisiaj. Za operatora robiłam ja. A dobra, a teraz słuchajcie, już kończymy, wysiadamy z samochodu, żegnamy się z wami. Pa, pa! Pa, pa!